Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork. Jesteśmy już po siódmej budowli. Siódmą budowlę wybudował nam Mag Tomcio, czyli magiczny Tomek. Okej, lećmy zobaczyć, co też Mag Tomcio nam tutaj stworzył. Zatem lećmy zobaczyć, co też... O, tu już widać stąd, także nie musimy daleko szukać. Okej, ale mamy tutaj ścieżkę, więc idźmy po ścieżce. Idziemy sobie, idziemy. Daleko nie musimy szukać, tutaj jest obozowisko Gaia Foxa, to nie pamiętam już z którego odcinka, z drugiego czy z trzeciego. No a my idziemy tutaj i zaraz na początku mamy coś takiego, to jakaś niespodzianka. Na dywanie skrzynka, aż się boję ją podnieść. Cicho, bo jest. Siema, Ania. Pozwolicie, że najpierw przeczytam ją sama, bo może to jest coś ważnego dla mnie, także zaraz wracam. Przeczytałam, jest to po prostu przerobiona książka. Sorry, nie to przeczytałam. Okej, dobra. Sorry, jeszcze raz. No okej, to wam przeczytam, o co tutaj chodzi. Kiedy na świecie były jeszcze smoki, a centrum świata był Rzym, żył pewien rycerz, a był to rycerz niezwykły. Rycerz ten zwał się, tutaj dramatyczna pauza, Jerzy. Przemierzał on świat w poszukiwaniu godnego przeciwnika, aż pewnego dnia dotarł do spustoszonej przez smoka zwanego szatanem krainy. Przejęty losem uciskanym przez smoka mieszkańców postanowił coś z tym zrobić. Doszło do starcia między smokiem a Jerzy. Starcie, choć z niemałym trudem, zwyciężył Jerzy. Gdy wiadomość o śmierci smoka się rozeszła, do krainy zaczęli ściągać ludzie z różnych stron świata, którzy okrzyknęli Jerzego pogromcom smoków. Jerzy na uwolnionej od smoka krainie zaczął budować swoje imperium, które z powodu wyglądu krainy obrośniętej polami nazwał Polonia. Święty Jerzy to patron harcerzy i skautów. W około III-IV wieku naszej ery zabił on bestię, którą uważano za smoka. Była to wielka jaszczura. No widzicie, czegoś nowego się dowiedzieliśmy. Oczywiście ci, co nie wiedzieli. Bo ci, co wiedzieli, to się nie dowiedzieli czegoś nowego. Okej, także nic tu nam nie wybuchło. Idziemy dalej. Zrobię dzień, bo widzę, że ku nocy się zbliża. Jesteśmy na teksturach, ponieważ właśnie Mag Tomcio zażyczył sobie te tekstury. Powiem szczerze, mi się średnio podobają, trochę mnie oczy od nich bolą. No ale jesteśmy na tym. Znajdź 3 bonusy, są to flagi Polonii, przy których jest coś ciekawego. Powodzenia. Wow. No dobrze. Aha, te flagi są przy budowlach innych graczy. Tak około 40 metrów od nich. No dobrze. Tymczasem jesteśmy tutaj przy budynku pierwszym. Taki budynek zrobiony. Całkiem fajny. A w środku pustki. Przed chwilą jak tu weszłam, to było pełno tych NPC-ów. Okej, budyneczek, pięterko i tak dalej. Okej, możemy iść zwiedzać dalej. Także tutaj taki budynek przed miastem, czy jak to tak nazwać. Okej, idziemy dalej, idziemy sobie po ścieżce. Tam jest budowla innego gracza, tam jest budowla innego gracza. Nie wiem, czy znajdę te flagi. Niszcz za sobą tabliczki. Dobra. Tamtych już mi się nie chce. Pamiętaj, to co zobaczysz jest słabe. Spoko budowle. Okej. Spoko budowle będą za niedługo u mnie na kanale. Okej. 3 kropki. Co to ja? O, już wiem. Mama obiad głodny. Żarcik, hehe, suche. Ups, coś przeoczyłaś, rozglądaj się. Namiot. Wbijaj na kanał Mag Tomcio. każdy może wbić. Okej. Nie wiesz gdzie? Wróć nad jezioro. Okej, to jeszcze raz. Wbijaj na kanał Mag Tomcio. Ale reklama. I co tam dalej? I co masz? Chamska reklama, nie? Zawsze spoko. Okej, wbijaj na kanał Mag Tomcio. A tu jest jeszcze coś, tu jest jeszcze coś. Pobojowisko. O, to tutaj walczono chyba z tym smokiem. Myślicie, że jak za to pociągnę, to coś się stanie? Ding! Uff, nic nie wybuchło. Pewnie tutaj właśnie była walka z tym smokiem, albo coś takiego. No w każdym razie, jak widzicie, jesteśmy przed murami miasta, zagrody, grodziska, czegoś. Mamy jeszcze tutaj przed murami, mamy jeszcze domek. Pusty. A, taki, Boże, jak to nazwać? Stodoła, spichlerz, coś takiego. Okej. Ups. Dobrze, i teraz wchodzimy w mury miasta. Trochę za dużo mi się klikło. Zaraz się kapniesz. Kapniemy się wszyscy. Mieszkania, kościół. Stare miasto, fabryki. Rynek, pałac. Gdzie by najpierw? Dobra, idziemy do mieszkań i kościołu. Mieszkanie. Hej, coś ci się z głową stało, Józef. Mieszkańcy, jak widać, mieszkają sobie tak po prostu, mają swoje książki, swoje łóżka i tak dalej. No i jak staną na doniczkach, to niestety głowa im się w sufit wbija. Tutaj zapewne jedzą przy takim długim stole. Mają widok na wszystko, co jest w okolicy. O, kościół. Dobra. Idziemy dalej. Do widzenia panu. A tu? Nieupoważniony wstęp wzbroniony. Zakaz wstępu. Ania PG, ty możesz. No ja jestem Ania PG, to wchodzę. A, tutaj jest guzik. Ej. No dobra. Idziemy sobie, idziemy. O! Pani, co pani się stało? A, jesteśmy na murach. Wbijaj na kanał Mag Tomcio. Wow. Jesteśmy na murach. Widzimy tutaj rynek. Tutaj te mieszkania i tam właśnie część fabryczną, coś takiego, kościół. Okej, idziemy dalej. No tutaj, żebyśmy nie spadli. Okej, dobra. Także jak widzicie, mury są dookoła miasta. Bo to całe miasto jest. Matko Boska, kiedy on to zrobił, ten chłopak? Dan, dan, dan. I tutaj wieża następna. No dobra, widok jest ten sam zapewne. Tu w dół się nie idzie, okej. Ciekawe, czy tam jest zejście, czy też oblecę naokoło. Tam jest jeszcze wejście. Okej, myślę, że mieszkania są takie same, pewnie wszystkie. No jeszcze rzucimy potem wzrokiem. Na razie jesteśmy przy kościele. Kościół jest, jak widać, duży. Tutaj jakaś flaga taka zielono-czerwona, nie wiem co to. Może ją trzeba zdobyć, albo co? Zielona, czerwona flaga. O, i widok z innej strony. Ups. Okej. Dobra, to żeby już nie chodzić, to zlecimy sobie w dół. Do kościoła prosto. Taką mamy tutaj taki posąg, trudno to nazwać. Cmentarzysko i oczywiście deszcz. Cmentarz albo ogrody? Nie, raczej cmentarz. Ok, wchodzimy do kościoła. O, z tabliczkami, z tym wszystkim. Na dzwonnicę. Nie, nie na dzwonnicę, tylko no tutaj, gdzie organy są. I widzimy z góry, możemy podziwiać. Krzyż jest, ołtarz jest, konfesjonał jest, ławki są, wszystko w kościele, co jest potrzebne jest. No i tutaj, o, dzwon też jest. Pięknie. Ok, schodzimy. I gdzie to się szło? Tutaj. Ups. Zjeżdżaj. Ok. No i tak to wygląda z dołu. No całkiem. Tutaj zachrystia. Ups. Dobre. Bla, bla, bla. Okej, tutaj drzwi takie same. Dobra, idziemy dalej, bo czas płynie. A mamy dużo do zwiedzenia. Piękne słońce mamy. Cóż tutaj mamy? Chyba jakiś kowal czy coś takiego tutaj będzie. Może jest jakaś tabliczka, a nie wiem. Nie wyczytałam. A do góry, na górę się idzie tutaj? Nie. Okej. Tutaj mamy właśnie cmentarz. To jest tak, cmentarz. O, tutaj jest pewnie tabliczka jakaś. A, tu się idzie na górę. Okej. To może tutaj ksiądz mieszka. Pewnie tak. Gdzie ja tu muszę zejść? Tu. Tup. I tu sobie idziemy. Tu mamy cmentarz. Tu mamy co? Tu mamy coś też. O, wiatrak. Cmentarzysko jest. Toki, obrońca miasta w wojnie 17-letniej tutaj leży pogrzebany. Tutaj Helena, uzdrowicielka duszy i ciała. Tomasz, kuzyn Jerzego. A sam Jerzy? A tu leży sam Jerzy. Ciemno się robi, zrobię jasno jednakowoż. Kamil, twórca spisu prawa. No i tutaj... O Boże, to są chyba trumny, a ja to ruszam. Niebezpieczne przejście, uwaga. No, okej, to nie będziemy przechodzić chyba. Przelecimy. No, tutaj są jakieś... stare już takie niebezpieczne faktycznie miejsca, które należałoby pewnie odnowić. Także niedostępne dla ludności. Hej! Przeleć tu. No trudno, muszę rozwalić. Okej, zaraz naprawimy, żeby nie było. I jeszcze tutaj było. No dobra, naprawiliśmy więcej niż trzeba było. Okej, także tutaj mamy takie właśnie już starszą część tego cmentarza. Okej, dobrze. I jak widzicie, z cmentarza wychodzi się już do tej dzielnicy jakby przemysłowej. Tutaj mamy tartak, tu mamy wiatrak, młyn, znaczy w młynie mamy tutaj, ups, żeby nie spaść, miejsce na mąkę. Halo? Coś takiego, to co w młynie zwykle bywa. O, tutaj mamy. Tu wrzucać zboże i tam się przerabia i bla bla, właśnie jak te skrzydła chodzą, to wtedy to się przerabia oczywiście na mąkę. Tak to wygląda. Super. Pracownicy, jak widać, pracują ciężko. Tutaj w tartaku coś się robi, w jakiś sposób się tu pracuje. Powiem szczerze, że nie wiem, jak się pracuje w tartaku. Ale się pewnie przerabia takie bale duże na takie mniejsze. Zapewne. A tutaj coś się przepala. Co tu się może przepalać? To sobie tutaj wsadzimy. No i tutaj kopalnia jest zapewne. Tutaj widocznie się... czy tutaj mamy jakieś... nie mamy, żeby jechać nimi wagoniki. Tutaj widocznie się coś wydobywa. Wydobywamy węgiel i takie różne tam rzeczy. Matko, jak dużo tego tutaj ten człowiek zrobił. Jakieś rudy tutaj są wydobywane, węgiel. Co to może być za ruda? To zielone, jak to się nazywa? Żelazo się wydobywa, węgiel i Boże, emeraldy. Emeraldy, złoto. A może to nawet diamenty tutaj są. Może diamenty w innej części tej kopalni się wydobywa. W każdym bądź razie, jak widać, pracownicy cały czas pracują. Ciężko. Posuń się, bo ja tu idę. Okej. Tutaj też dużo zakamarków, także dużo wydobywają tutaj na pewno tego wszystkiego. I potem przetwarzają w tych właśnie tutaj piecach, także robota idzie. Jest to na pewno dosyć bogate królestwo, bo wszystkiego mają, jak widać, pod dostatkiem. Co tu jeszcze wytwarzają? Tutaj mąkę, tam żelazo, złoto i diamenty. Cóż tutaj może być? Tutaj chyba spichlerz jest albo sklep. Zaraz zobaczymy, co tu jest. Tak sobie tutaj stoją, dyskutują, co tu może być. Może to knajpa jest, wiecie? To może być po prostu albo taki spichlerz wielki. W sumie to nie wiem. Może po prostu tutaj właśnie jest biuro tej fabryki, czy tego wszystkiego. Głównodowodzący. Tutaj, jak widać, są jeszcze też zbiory różne. Aha, tak, to jest spichlerz taki. Tutaj, jak widzicie, się zbiory się tutaj wrzuca. Okej, dobra. No i potem, jak już przestaną pracować, no to sobie idą tam do swoich domów, a my idziemy zwiedzać w takim razie od innej strony. Ktoś zgubił głowę. Chyba. Od innej strony idziemy zwiedzać zamczysko, z tego wynika, tak? Rynek. A, tutaj miał być rynek jeszcze. Wiecie co, jednak polecimy. A, tutaj jest, tak. Rynek i zamek. Hopsa, hopsa, polecimy jeszcze sobie tu. Tu jak widać sprzedają ciasta. I tutaj jest właśnie rynek, na którym można kupić zbroje, narzędzia, jedzenie, wszystko, wszystko. Tak, rynek i pałac. Ok, to idziemy teraz do pałacu. Od tamtej drugiej strony poszliśmy. A teraz idziemy już tak, takie wielkie przejście mamy. I tutaj jest pałac. Wieża oczywiście jest, wieża magów. No tak, bo Mag Tomcio. I więzienie. Co wybieramy najpierw? Więzienie idziemy. Ups. Idziemy do więzienia. Pokoje straży i lochy. A tam pokoje straży, a tu lochy. Dobra, idźmy zobaczyć najpierw pokoje straży. Strażnicy mają tutaj bardzo surowo. Są nawet. Ok, i na ryneczek mają okno. Super. No i tutaj lochy. No ci to mają jeszcze surowiej tutaj, ale mają dywanik, chociaż mogą się przespać. Chyba niegrzeczni byli. O, a ten się kąpie nawet, albo robi nie powiem co. Ten też, no nie będziemy ich podglądać. Ok. Ale jak widać, jest ich tutaj sporo. Także chyba niekoniecznie dobrzy sami ludzie tutaj są. Albo mają tak dobrze rozwinięty tutaj system, że wszyscy źli są tutaj zamknięci. Czyli tu jest, z tego wynika wejście do zamku. A nie, 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 jeszcze maga wieżów miała być. Maga wieżów, czyli wieża magów. Idziemy tutaj. I tutaj swoje czary odczyniają magowie, zapewne przy świetle księżyca. Wtedy widzą całą okolicę i mogą swoje czary rozsiewać na wszystkich. Ok. Dobra. I tutaj już byliśmy? Tak, to już tutaj się schodzi. Ok. Dobra, to teraz wchodzimy do zamczyska. Do zamku, pałacu. Sala jadalna wielka, tronowa. Chyba jednocześnie. Bo nie wiem, czy tutaj jeszcze coś jest. A, tu na górze jest jeszcze coś. Tutaj sobie pochodzimy. Ha. Osadnik. I tutaj pewnie mamy salę konkretną tronową. Nie, tutaj tu się chyba załatwia różne sprawy. Idźmy jeszcze wyżej. O, tu chyba skarbiec jest miejski. A tu jacyś pilnowacze. Okej. Okay. Tutaj nie wypadniemy. Proszę się przesunąć. Dziękuję. Tak, przypuszczalnie tutaj jest skarbiec miejski. A tutaj... Hej, posuń się. Dobrze, pilnują wszyscy wszystkiego. Tu znowu jakieś... Jakieś wieża, żeby sprawdzać, czy nic złego się nie dzieje. Tam już byliśmy. Okej, okay, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Teraz gdzie tu, gdzie tu? Halo, posuńcie się. Jeju, nie wyjdę stąd, dobra. W tamtą stronę. Na dół. Boże, posuwajcie się. Dobrze, to przypuszczalnie to jest ta sala, w której się załatwia wszystko. Sala tronowa. Tu jakaś biblioteka jest, jak widać. z drzwiami prowadzącymi donikąd. Czyli to jest pałac w zasadzie taki, który jest jednocześnie centrum kulturalnym. Z tego wynika. Mamy tutaj ładne fontanny, przy których można odpocząć. No i w zasadzie to jest już chyba wszystko. Tu jeszcze zejdźmy w dół. Tak, to jest to od, że tak powiem, drugiej strony. Tu mamy tą głowę, którą ktoś zgubił, więc lećmy teraz. Czyli chyba już wszystko obejrzeliśmy. Jeżeli wszystkiego nie obejrzeliśmy, to bardzo przepraszam, a będziecie sobie to mogli obejrzeć po zakończeniu sezonu, gdy pobierzecie save'a. Ok, tutaj gdzie te mieszkania były, tam gdzieś z tamtej strony, bo wszystkich mieszkań nie obejrzeliśmy. Tutaj ksiądz chyba mieszka, stwierdziłam. No i droga do kościoła, tutaj właśnie te mieszkania. Ojejka, faktycznie ich jest tutaj dużo naspełnionych. Mieszkania są mniej więcej wszystkie chyba takie same. Ups, posuwaj się. Sprawdźmy. Tak. Gdzie te drzwi są? Halo, tu. Tak, także jak widzicie, mieszkańcy nie muszą się w jakiś sposób tam między sobą kłócić i tak dalej, bo każdy ma wszystko tak samo. Także jak widzicie, o, tutaj są trochę inne mieszkania. Tu chyba biedniejsi jednakowoż mieszkają. Także jak widzicie, budowle, tak, tu są takie baraki, o, można to tak nazwać, barakami. I tutaj się gnieżdżą, jak widać, bardzo dużo ich jest tutaj. Także takie rodziny nieletnie, tylko dzietne. Okej. Dobrze. A, tutaj jest ten z tą głową w murze. Okej. Także jak widzicie, Mag Tomcio zrobił nam tutaj potężne miasto. Także oczywiście oceniajcie, łapkujcie, wchodźcie też na jego kanał, jak widzicie. Wbijaj na kanał Mag Tomcio. A my teraz przejdziemy do kolejnej pracy. Kolejna praca będzie to praca numer 8. No i tę pracę wykona, tę budowlę wykona osoba, która jako pierwsza... Oj, coś tu jest jeszcze. No tak, tutaj mamy jeszcze miejsce do łowienia ryb, czyli tu chyba się gnieżdżą rybacy. Jak widać, jest ich dużo, więc w ogóle ja nie próbuję wchodzić, bo no dobra, wejdziemy. Mają to samo, co wszyscy, gdzie są te drzwi tutaj. Mają to samo, co wszyscy, oczywiście tutaj łowią sobie ryby. Także jeszcze to sobie tak z góry spójrzmy na to wszystko. Mamy tutaj właśnie łowisko, tutaj domek, tutaj to. Ta wieża jest z poprzedniej pracy którejś. No i tak to wygląda. Tutaj jeszcze rzućmy szybko wzrokiem z samej góry. No i tak jak wspominałam, bo już będę mówić, już będę też kończyć pracę kolejną, czyli 8, to jest 7. 8. pracę wykona osoba, która jako pierwsza prześle do mnie hasło. Hasło oczywiście składa się z dwóch części, jak zwykle. Pierwszą część znajdziecie na blogu, do którego link jest w opisie do tego filmiku. Drugą część z kolei znajdziecie na stronie aniapg.pl w sekcji Teamwork. I osoba, która zgadnie, która znajdzie obie części tego hasła, klika na, albo na tym blogu, do którego link jest w opisie do filmiku, albo na tej stronie aniapg.pl w sekcji Teamwork, klika na przycisk kontakt e-mail i z tego kontaktu e-mail wysyła do mnie maila, w tytule którego podaje hasło, a w treści podaje 3 istotne rzeczy. Pamiętajcie, 3. Pierwsza rzecz to jest nick na YouTube, druga to jest nick w Minecrafcie, bo to nie zawsze jest to samo, i trzecia bardzo, bardzo istotna rzecz, czy jest Minecraft Premium, czy non-premium. Znaczy, czy osoba ma Minecraft Premium, czy non-premium. No i jeżeli taka osoba prześle do mnie pierwsza... Co tu się stało z tym? Jeżeli taka osoba prześle do mnie maila jako pierwsza, no to dostanie się na serwer. Oczywiście będzie musiała potwierdzić, bo ja odeślę maila, także będzie musiała osoba potwierdzić, czy ma czas, żeby budować, a budujemy od soboty do wtorku. Także taki mamy weekend od soboty do wtorku, no i po prostu ta osoba, która wygra, wybuduje nam tutaj kolejną budowlę związaną właśnie z zamczyskami, z lochami, z ruinami, z ogrodami przyzamkowymi, no z czymkolwiek, co sobie tam wymyślicie, co dotyczy właśnie zamków, lochów, królów, księżniczek i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że to jest zrozumiałe. No ja w takim razie kończę, bo już bardzo długi jest ten odcinek. No i tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!